W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co możesz zrobić, jak po 20 latach pracy za kółkiem, oczywiście auta służbowego, no być może nie takiej wyścigówki jak tej, nagle dyskwalifikuje Cię laryngolog z powodu niepewnych według niego badań równowagi. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od dość dramatycznego maila od mojego widza. Witam, okazuje się, że po ponad 20 latach posiadania prawa jazdy kategorii B, po 17 latach użytkowania samochodu służbowego w tej samej firmie Ford Focus, wiem coś o tym, bo mam Forda Kugę, nie przewożę ludzi ani towarów, praca od 8 do 16, przebiegi roczne około 20 tysięcy km, bezszkodowa jazda od 10 lat, co w mojej firmie oznacza to, że nie byłem tylko sprawcą, ale również ofiarą, czyli totalnie bezwypadkowa jazda. Mam od lat świetne wyniki z badań krwi, pływam 30 basenów 3 razy w tygodniu, spędzam wakacje w ciepłym morzu. No i można w wieku 51 lat stracić wszystko, a to co sprawą pani laryngolog, która zsumowała trzy rzeczy. Wrodzony oczopląs, potwierdzony badaniem w 1999 roku, szumy uszne od 1998, ubytek potwierdzony badaniem, no, tak miał mój ojciec i jego matka, a moja babka protezuje aparatami od 2011 roku, no od roku na stale w pracy i w samochodzie, no chociaż mógłbym się jeszcze z tym kryć, ubytek około minus 50 dB. Ta laryngolog doszła do wniosku, ponieważ kiwam się na jednej nodze, to mam prawdopodobnie uszkodzone błędniki, a to oznacza, że mam zawroty głowy, zataczam się i tak dalej i tym podobne. I pani laryngolog zaproponowała mi dopuszczenie do pracy na 6 miesięcy, na pół roku, dając mi czas, abym udowodnił, że nie jestem słoniem, prawda? Neurolog stwierdził, że wiek i 100 kg bez uprzedniego treningu nie gwarantuje mi stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami i wyciągniętymi rękami. Badanie neurologiczne wypadło dobrze. Zapisałem się do laryngologa i okulisty w LuxMedzie, aby zebrać opinie, które dla lekarza orzecznika pewnie będą bez znaczenia, ale cała ta moja sytuacja zaczyna mnie wpędzać w jakąś paranoję, bo dotąd mogłem obawiać się utraty pracy z winy pracodawcy, a dziś jednak okazuje się, że łatwiej stracić wszystko za sprawą medycyny pracy, stanowisko, pieniądze, prawo jazdy, no i osunąć się w rodzinną biedę. Bo coś się komuś wydaje, albo zasłania się bezpieczeństwem na drodze. I na koniec pytanie, co tak naprawdę jeszcze mogę zrobić, aby udowodnić, że nie jestem słoniem? Pozdrawiam. No, sytuacja nieciekawa, kiedy jak grom z jasnego nieba spada możliwość utraty, przypuszczam, że dość dobrze płatnej pracy. Natomiast komentując ten przypadek z takiego punktu widzenia medycznego, no spotkałem w swojej karierze sytuację, że nagle nowy lekarz medycyny pracy lub jego konsultant, nowy konsultant, no w tym przypadku laryngolog, ale czasami okulista czy neurolog, ma zdecydowanie inne podejście niż jego poprzednicy, no i daje Ci orzeczenie, z którym się totalnie nie zgadzasz. I w takim przypadku nie masz zbyt wielkiego pola manewru, no mój widz ma wprawdzie dość obszerną dokumentację medyczną, no będzie również miał opinię od niezależnych specjalistów, no jest to jakiś tam krok w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli pomimo tego tenże laryngolog będzie się upierał przy niezdolności do pracy, no a lekarz medycyny pracy wystawi orzeczenie negatywne, oczywiście na podstawie tej konsultacji, no to pozostaje jedynie odwołanie Twoje do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jaki będzie końcowy wynik? Trudno mi rozstrzygnąć, no ale ścieżka odwoławcza jest tutaj jedyną dopuszczoną w przepisach. Na tym kończę, jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Więcej informacji oczywiście znajdziesz na mojej witrynie internetowej lekarzpracy.pl, na którą się Cię serdecznie zapraszam. Link jest w opisie do mojego wideo. Oczywiście możesz dokonać subskrypcji, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Linki są tutaj po mojej prawej i gdzieś tam na dole, po lewej stronie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.
Nawiasem mówiąc, mam bardzo podobny przypadek kierowcy. Przypadek jest w sumie troszeczkę inny, bo ktoś go kiedyś źle zakwalifikował jako kierowcę. No, nie miał widzenia obuocznego, natomiast przez 30 lat, przez ponad 30 lat jeździł bezwypadkowo autobusem. Zmiana lekarza, no nie ja go kwalifikowałem, zmienił lekarza, poszedł gdzieś na inne badania i oczywiście dostał orzeczenie negatywne, jedno odwołanie, drugie, trzecie. No, odwołuje się tylko po to, żeby móc zostać w pracy, prawda? I powstaje tutaj inny problem, to, że nie miałeś wypadku przez 20 czy 30 lat, to, że jesteś dobrym kierowcą, to, że masz jakieś kwalifikacje zawodowe i nawet pomimo jakiejś ułomności jeździsz lepiej niż zwykły, że tak powiem, przeciętny kierowca, niczego często dla lekarzy nie oznacza. Jest przepis, powiedzmy, są zaburzenia równowagi, aut z prawa jazdy, masz zaburzenia widzenia obuocznego, do widzenia z prawem jazdy, szczególnie zawodowym. No i że tak powiem, jeżeli jesteś wykształcony jako kierowca, to co masz robić? No pójść i żebrać. Pytanie jest w sumie retoryczne. No być może można pójść na ochroniarza, na ciecia za 8 zł za godzinę, mając pełne predyspozycje jako kierowca. Bye bye, mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.